W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, we wstępniaku niedzielnym, czyli przygotowaniu do naszej medytacji. Dzisiejsza niedziela to Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wiersze 1-10 w tej krótszej wersji. Posłuchajcie więc tego tekstu. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala wypełniła, weselna zapełniła się biesiadnikami. O ile, kochani, te opisy uczty, do których Jezus często się odnosił, były dość zrozumiałe dla tych, którzy Go słuchali, no to dla nas jednak są trudne. Natomiast to, co musimy wiedzieć w języku semickim, w świecie semickim, przepraszam, jeżeli ktoś odrzucał drugie zaproszenie na ucztę, to oznaczało zerwanie kontaktu z tym człowiekiem na całe życie i to już nigdy nie mogło być, ta relacja nigdy nie mogła być odnowiona. Więc ktoś, kto odrzuca drugie zaproszenie, tak naprawdę decyduje się na to, że już nigdy z tym człowiekiem nie będzie miał w życiu do czynienia. W rzeczywistości duchowej oczywiście nigdy nie ma takich sytuacji, które by nie pozwoliły nam wrócić do Pana Boga, ale może być taka sytuacja, że przelicytujemy, to znaczy tak długo będziemy tego Pana Boga odrzucać, no, że nie zdążymy. To jest jedna rzecz. Natomiast wracając już do przygotowania naszego, do medytacji, topos, miejsce, które wybrałem, to właśnie uczta. Uczta, którą musimy sobie troszeczkę wyobrazić. Uczta, na której są słudzy. Uczta, która ma gospodarza. Gospodarza, który ma do dyspozycji wojska i goście, którzy finalnie zostali zaproszeni i przyszli. I goście ci, którzy wcześniej odrzucili zaproszenie, także to drugie, czyli skazali się na zerwanie całkowicie relacji z tym gospodarzem. Mamy gospodarza, który jest organizatorem i tego, który ma zwykłą służbę, taką codzienną. I ta służba pełni rolę po prostu, inaczej, ta służba na co dzień ogarnia jego domostwo, jego miejsce, gdzie żyje, gdzie pracuje, gdzie się spotyka. To jest jedno. Ma wojska, które są już służbą specjalną, to znaczy do zadań specjalnych. Wojsko wysyła się wtedy, kiedy jest taka konieczność, więc to sobie musimy też uświadomić. No i mamy goście, którzy odrzucili, którzy nie odrzucili. Tak sobie myślę, że kiedy wybieramy na topos ucztę, to w tej medytacji dzisiaj niedzielnej możemy poszukać swojego miejsca. Czy należymy do zwykłej służby, takiej zwyczajnej, która na co dzień pełni posługę, odpowiada na wszystkie prośby gospodarza, jest z nim w stałym kontakcie, jest blisko, zna go dobrze, no po prostu codzienność.
Jak sobie myślę, to jest takie życie z Panem Bogiem na co dzień. To jest właśnie taka zwykła służba, zwyczajna służba. A może jesteśmy wojskiem, wojskiem, które jest do zadań specjalnych. Reagujemy tylko wtedy, kiedy jest konieczność. Tak na co dzień nie służymy. Tak na co dzień nawet możemy nie mieć kontaktu z gospodarzem. Ale jak trzeba, to się zmobilizujemy i jesteśmy nawet w stanie wykonać jakieś zadania specjalne, nie? Z doskoku, bo z doskoku, ale jesteśmy. A może jesteśmy gośćmi, którzy nawet nie dają się zaprosić. No i to jest takie najbardziej smutne. Odrzucają każde zaproszenie. A może jesteśmy gośćmi, którzy nie dbają o gospodarza, ale jak już zaprosi, to przyjdziemy. Ciekaw jestem, gdzie siebie widzicie. Ja sam mocno muszę się zastanowić, do jakiej grupy należę. Ale myślę, że ta uczta dzisiaj, jako miejsce przygotowania do medytacji, jest dobrym miejscem, bo możemy wyjść w medytację właśnie już rozpoznawszy, gdzie jesteśmy, a może się okazać, że będziemy chcieli zmienić grupę, do której należymy. Niech to słowo dzisiaj prowadzi nas przez te wszystkie grupy ludzi, sług, wojska, gości zaproszonych i tych, którzy to zaproszenie odrzucili. I sprawi, że znajdziemy rzeczywiście swoją tożsamość, swoje miejsce i swoją misję, jaką Bóg nam wyznacza. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknych, niedzielnych, świątecznych medytacji Wam życzę.